60 lat na scenie Miejska Orkiestra Dęta w Dębice obchodziła swój diamentowy jubileusz. Był też złoty. Stanisław Świerk dyryguje zespołem już pół wieku. W tym roku świętuje 50 lat pracy jako kapelmistrz. Na jubiluszowy koncert zaproszono do Domu Kultury Kosmos. Goście wysłuchali utworów muzyki klasycznej, rozrywkowej i marszowej w wykonaniu orkiestry, solistów, wokalistów oraz solistów, instrumentalistów. Osób w orkiestrze. To jest skład taki zróżnicowany. Są młodsi, starsi. Jest jeden kolega, który gra od początku w orkiestrze, pan Jan Kołodziej. To jest jubilat orkiestry. Muzycy są średniego pokolenia i młodsi. Myśmy zaczęli znosić z panem Wojciechowskim te instrumenty. To przygotowanie do rozpoczęcia tu działalności tej orkiestry. To było wszystko w domu, taki barak był przy zakładach gumowych, już tego budynku nie ma. To był drewniany taki barak. My tam myśmy mieli pierwsze początki tej orkiestry. Życzę im jak najdłuższych lat istnienia, no oczywiście muzykom wszystkim zdrowia, sukcesów i myślę, że orkiestra powinna być, bo nie wyobrażam sobie Dębicy bez orkiestry Dętej, uroczystości wszystkich patriotycznych, kościelnych, gdzie orkiestra zawsze była do dyspozycji mieszkańców, w zasadzie służyła mieszkańcom wszystkim. Piękne jubileusze, a więc i piękne gratulacje. Podczas świętowania obchodów nie mogło zabraknąć życzeń na dalsze lata działalności zespołu i jego szefa. Dużo zdrowia, szczęścia i przede wszystkim wytrwałości, żeby dalej to się kręciło w takim kierunku, jak się kręci. No i żeby orkiestra się rozwijała jak najbardziej i trwała jak najdłużej. Życzę dużo koncertów, zarówno w naszym mieście, jak i wyjazdowych, a także samo zadowolenia z pracy, którą wykonują. Każda większa uroczystość w powiecie dębickim i w mieście jest uświetniana obecnością orkiestry Dętej. No, czego można życzyć? Kolejnych 60 lat albo i więcej, zdrowia, wytrwałości i tego, żeby dalej służyli, tak jak służyli do tej pory, swoją pracą, zaangażowaniem i przede wszystkim tą radością płynącą z tego koncertowania dla mieszkańców. Kolego i jubiłuszu, na pewno, 60-lecie, 50-lecie pracy pana Stanisława Świerka. Cieszę się bardzo, że w takim zdrowiu, w takim humorze jest z nami, dyryguje orkiestrą i myślę, że już niedługo będzie nowy repertuar, także pewno będziemy świadkami nowych przedsięwzięć przygotowanych przez Orkiestrę Dętą. Trzeba życzyć tego, żeby grała jak najdłużej i jeszcze o jeden dzień dłużej. Cieszymy się, że mamy taką orkiestrę w Dębicy, która może uświętniać każdą uroczystość, w której uczestniczymy, czy to uroczystości patriotyczne, czy wszystkie inne miejskie, powiatowe. Piękny jubileusz naszej orkiestry reprezentacyjnej, bo tak możemy mówić o Miejskiej Orkiestrze Dętej. 60 lat działalności, 50 lat pracy artystycznej dyrygenta, pana Stanisława Świerka. Najlepsze życzenia dla całej orkiestry, wielu wspaniałych koncertów, nie tylko na terenie naszego powiatu, ale myślę, że na arenie ogólnopolskiej. Pięknej muzyki, żeby ta muzyka brzmiała do końca tego świata w Dębicy, dlatego że ta orkiestra, ona ma swoją historię, nie tylko 60-letnią, myślę, że i wcześniejszą, ale te 60 lat działalności całej orkiestry no, przyczyniło się do dumy naszego miasta. Dziękuję nie od siebie, ale właśnie przed chwilą była mowa o wspaniałym zaangażowaniu orkiestry pod dyrekcją pana dyrektora Świerka za ten udział, za jakieś zaangażowanie sercem na ręce pana dyrektora Świerka. Składamy serdeczne, Bóg zapłać i po najdłuższe lata wspaniałej działalności. Ten absolutnie wyjątkowy w pejzażu kulturalnym Dębicy zespół jest naprawdę potrzebny. Przecież oni są wszędzie, doskonale ich widzimy. Tam, gdzie są, są. W wietrze, deszczu, słońcu, skwarze Orkiestra Dęta gra zawsze. Patronat honorowy nad jubileuszowym koncertem z okazji 60-lecia Miejskiej Orkiestry Dętej i 50-lecia pracy kapelmistrza Stanisława Świerka z orkiestrą objął burmistrz miasta Dębicy Mariusz Szewczyk. Imprezy wsparli Starostwo Powiatowe w Dębicy, Wodociągi Dębickie, MPEC, a także firmy Dexpol i Suret.